Czas na Warszawę. Właśnie do niej przyjechaliśmy. Idziemy odwiedzić warszawską Syrenkę, powiedział profesor Słoneczko. A po godzinie już tam byli. Jak to dobrze, że w końcu do mnie trafiliście? powiedziała warszawska Syrenka, stojąc nad Wisłą w Warszawie. Dlaczego się cieszysz, że do cię trafiliśmy? zapytał profesor Słoneczko. Tęskniłam za Wami, rzadko tu przychodzicie, powiedziała warszawska syrenka. Brakowało powodu, byśmy Cię odwiedzali, a teraz nas zawołałaś. Czy masz coś nam może do przekazania? Zapytał profesor Słoneczko. Dowiedziałam się pocztą pantoflową, że szukacie miejsc, gdzie rośnie, wzrasta talent, zdrowie wraca do porządku. Tutaj jest takie ożywcze miejsce powiedziała warszawska syrenka. Na czym polega to? Bo tego nie widzimy, powiedziała żerafa o imieniu Poznanie. Gdy patrzysz na mnie, to wszystkie słowa, które chcą być twórcze, dochodzą do głosu i nabierają też mocy działania dla zdrowia. Chronię wszystkich, by tak było. Jak widzicie, mam miecz i tarczę, powiedziała warszawska syrenka. Tak, rozumiem, widzę, powiedział profesor Słoneczko. Mam taką moc Syrenią i jej strzegę. Dostałam ją od dwuja słońce i mam ją do dzisiaj. Dostałam ją, gdy popłynęłam do oceanu i powiedziałam delfinom, że mają ułożyć pieśń dla słońca na słońca urodziny. To była dla mnie spora podróż, ale się udała, powiedziała warszawska syrenka. No proszę, nie znałem tej historii. Ale syrenki też śpiewają, to po co miały to delfiny ułożyć taką pieśń? Czy nie mogły tego uczynić syrenki? Zapytała żyrafa o imieniu Poznanie. Delfiny potrafią układać pieśni dla górnego zasobu leksykalnego, to znaczy dużego drzewa Poznania i dolnego zasobu leksykalnego, czyli małego drzewa Poznania, którym jest oprogramowane również słońce, tak jak i człowiek. Mają większą wiedzę niż my w tym zakresie. My ją odśpiewałyśmy. Piękny to był jubileusz, powiedziała warszawska syrenka. Dziękuję, że tą historią się z nami podzieliłaś. Masz za tym piękny dar, powiedział profesor Słoneczko. Proszę bardzo, służę nim, kocham ludzi i dobrze im życzę. Ponadto uwielbiam wodę. Dobrze, że mnie tu blisko niej postawiono. W nocy wskakuję do rzeki Wisły, jak nikt tego nie widzi, śpiewam pieśń miłości z innymi syrenami do wszystkich i wszystkiego, co żyje, i istnieje. Śpiewam też do Boga dla Boga i do słońca, dla słońca. Wróćcie do mnie jeszcze wieczorem, będzie burza z piorunami. To zobaczycie mnie jeszcze od innej strony, gdy pływam w wodzie spadającej z nieba. To jest bardzo zdrowe. Co za rozkosz, mówię Wam. Uwielbiam wodę, pławię się w niej do woli, ale też tylko tyle, ile trzeba, bo potrafię też żyć na lądzie, powiedziała warszawska Syrenka. Tak, wiemy, że woda jest Twoim żywiołem. Wiemy, że obdarzasz miłością ludzi i wszystkich, o których powiedziałaś, Boga. Zgoda, przyjdziemy, powiedział profesor Słoneczko. Wieczorem, powtórnie odwiedzili warszawską syrenkę i spoglądali na nią z uwagą w czasie deszczu. A w nagrodę, w odbiciu od niej, zobaczyli ze wszystkich stron swoją twórczość? Zdrowie w nich dostało informację, że ma wrócić do prawdziwego porządku? Hmm. Odwiedzaj warszawską syrenkę. I wpatruj się w nią do woli dla zdrowia i twórczości, powiedziała do wszystkich mieszkańców Warszawy i gości przyjeżdżających do miasta Żyrafa o imieniu Poznanie. Tak to trzeba robić, powiedział profesor Słoneczko.